Marka Karman Mobil zagościła już na dobre na polskim rynku. Ma swoich miłośników, swoich klientów, których bardzo dużo przybywa. Stało się to dzięki głównemu dystrybutorowi, czyli firmie ACK Benimar Polska. Obok mnie jest Jacek Księżarek, który opowie nam o tym pojeździe. Jacku, Karman Mobil, Dexter 560, 570 to są chyba flagowe modele Karmana, tak? Możemy powiedzieć, że flagowe modele Karmana na rynku polskim, z racji tego, że są budowane na podwoziu Forda. Oczywiście gama samochodów Karman z fabryki, z niemieckiej fabryki Karman Mobil jest znacznie większa. Na rynkach zachodnich więcej samochodów sprzedajemy na podwoziach Fiata. Z wiadomych względów. Atrakcyjniejszymi pojazdami są samochody na podwoziach Forda. A dla niewtajemniczonych dwulitrowy silnik, czyli duża oszczędność, 3,1% akcyzy zamiast 18,6. Tak jest, dokładnie tak. W związku z tym samochody na podwoziach Forda są zdecydowanie w bardziej konkurencyjnych cenach. No i jeszcze jedna tutaj ważna rzecz, model Dexter 560 i 570 to dwa samochody typu van z napędem na 4 koła, więc 4x4. No dokładnie, czyli jeżeli mamy jakieś zakusy takie, żeby troszeczkę zjechać z trasy, wiadomo, że na Syberię w głębokie błota nie pojedziemy, ale ci, którzy chcą gdzieś stanąć na dziko, myślę, że się nie powinni tego obawiać. Tak, zdecydowanie po szutrach, jeśli chcemy, możemy przygotować, możemy podnieść go na zawieszeniu, możemy założyć inne ogumienie, więc w związku z tym możemy go dostosować na to, do tego, żeby śmiało poruszać się po drogach szutrowych, po bezdrożach, no, tam, gdzie nie dotrzemy klasycznym samochodem w zabudowie kontenerowej, bo mogłaby nie wytrzymać tego, to te samochody rzeczywiście się doskonale do tego nadają. Miłośnicy, nie wiem, motocrossu jeżdżą gdzieś tam po górzystych terenach, miłośnicy jeżdżenia na tych rowerach górskich, więc to doskonała propozycja dla nich. No właśnie, a takich ludzi jest coraz więcej. Ci, którzy uprawiają właśnie taką aktywną turystykę, aktywne takie sporty, coraz częściej zauważają właśnie te pojazdy karawaningowe, nie? Czyli nasze kampery. Doskonały samochód na wyjazdy weekendowe, na szybkie wyjazdy. Zdecydowanie wygodny samochód do szybkiego przemieszczania się. Mniej bym go polecał na wyjazdy takie pobytowe rzeczywiście. Jedziemy w jedno miejsce i spędzamy tam 7 czy 14 dni. Natomiast dla tych, tak jak powiedziałeś, aktywnych, nie wiem, którzy uprawiają wspinaczkę, którzy jeżdżą na rowerach, którzy jeżdżą na motocyklach, którzy lubią może tam popatrzeć na spławik. Tak, zdecydowanie. Na wędkarzy zdecydowanie ja potwierdzam. Polecam. Tak, a zatem omówiliśmy samą ideę campervanów i bus camperów. Wchodzimy do środka. Bardzo proszę, zapraszam serdecznie. No to Jacku, opowiadaj co w środku. Pierwszy model Dexter 560, to samochód z homologacją dla 4 osób. Jak widzimy, po saloniku dwie osoby w szoferce, fotele na obrotnicach typu kapitańskiego, dwie osoby z tyłu, sypialnia, część tylna to sypialnia z łóżkiem przeznaczonym dla dwóch osób. No a gdzie kolejne dwie osoby? Nie dwie osoby, niestety to jest tak, że samochód jest przeznaczony do jazdy dla 4 osób, do nocowania dla 3 osób, czyli opcjonalnie robimy trzecie spanie dla osoby. Kolejnej osoby w saloniku. Taka dostawka też. Ale jest tak? Jeszcze, bo jeśli byśmy założyli, że będzie chciała podróżować tutaj rodzina, powiedzmy, z jakąś małą pociechą, mamy rozwiązanie takie, że po obróceniu foteli, tak jak do jazdy, jest specjalny materac, gdzie rzeczywiście czwarta osoba może przenocować, natomiast to musiałaby być osoba niższa, czyli tak do 1,70 m maksymalnie. Rzeczywiście potrafimy, mamy specjalne materace, które układamy na fotelach,
i ta osoba po prostu w ten sposób może nocować. Dobrze, 5,95, tak, długości? 5,99, czyli mieścimy się w 6 metrach, tak. Nie jest to bez znaczenia dla tych, którzy lubią wyjazdy na przykład do Skandynawii czy na południu, gdzie korzystają z przepraw promowych, ponieważ ten wymiar 5,99 jest tym dość magicznym. Przyjemnym w płaceniu. Przyjemnym w płaceniu, tak to nazwijmy. Tak jest. Ogrzewanie? Ogrzewanie truma diesel, czyli paliwowe nawiewowe. Mhm. Oczywiście zlew, kuchenka gazowa dwupalnikowa. Dwupalnikowa, dostawcą jest firma Cam. Dexter korzysta z produktów tego producenta. No i łazieneczka. I to miejsce, które jest potrzebne, aby uzyskać tą niezależność. Mamy tutaj zobaczmy toaletę. Co nam się tutaj kryje. Tak jest. Czyli jak nie korzystamy z toalety, to możemy sobie tutaj umywalkę ładnie rozłożyć. Jest, tutaj oczywiście jak chcemy się kąpać pod prysznicem, to po to są właśnie te... Obszerna kabina prysznicowa, tak. Rzeczywiście po otworzeniu tych drzwi nie zalewamy toalety, nie zalewamy tej części, która nie jest wodoodporna, więc mamy tutaj drzwi rozkładane. Myślę, że jak na ten rozmiar samochodu kabina prysznicowa jest całkiem spora, więc całkiem wygodna. Dobrze, cena tego pojazdu? Te samochody możemy zaoferować od 250 tysięcy netto, już z podatkiem akcyzowym, z dostawą do Polski. Także myślę, że jest to bardzo atrakcyjna oferta, która dobrze wygląda na tle wcześniej wspominanej konkurencji. Dobrze, to teraz może przejdźmy do tego drugiego modelu. Zapraszam, bo on jest serdecznie. Równie bardzo ciekawy, jest inny układ wnętrz, no ale o tym powiemy już. Może jeszcze jedna informacja i uwaga dla tych, którzy zainteresują się tym modelem. Ten model rzeczywiście jest napędem 4x4, natomiast mamy takie samochody, po długomiesięcznych walkach z dyrekcją fabryki wymusiliśmy zakontraktowanie podwozi jednoosiowych, co będzie skutkowało tym, że samochód będzie tańszy o około 8 tysięcy euro netto mniej. Będzie tańszym od tego 4x4. Na rynku niemieckim nie chcieli się zgodzić na zakontrakt, znaczy fabryka nie widziała potrzeby zamówienia tych samochodów z napędem jednoosiowym. Natomiast w Polsce jest pewna grupa klientów, gdzie rzeczywiście ma ten budżet określony i chciałaby się w nim zmieścić, więc sugeruję, że te samochody jednoosiowe będą w trzecim, czwartym kwartale dostępne w Polsce. Także zapraszamy do ACK Benimar Polska, do Kędzierzyna Koźle, a my udajemy się do kolejnego pojazdu. Zapraszam serdecznie. To jesteśmy przed kolejnym modelem Dextera. Tak. Też bardzo ciekawy pojazd. Drugi model z serii Dexter to model 570. Różni się od poprzednika układem sypialni. Generalnie tutaj mamy łóżka w osi pojazdu, więc są dłuższe. Rzeczywiście dla osób wyższych bardziej dedykowany samochód. Troszeczkę inne rozwiązanie w środku, z tym, że samochód z homologacją dla dwóch osób. Samochód typowo dwuosobowy. Dwa miejsca do jazdy i dwa miejsca do nocowania. Jacku, jeżeli łóżka wzdłuż, to znaczy, że jest dłuższy? Nie jest dłuższy. Jest inny układ, który umożliwił utrzymanie tej długości samochodu 5,99, czyli niespełna 6 metrów. No ale tak jak wcześniej zasugerowałem, jest to samochód przeznaczony dla dwóch osób do podróżowania. Dobrze, to zapraszam. Idziemy do środka. Dobrze. Rzeczywiście takie zupełnie inne wnętrze niż tam, dużo jaśniejsze. Tak. No opowiadaj, wzdłuż łóżka, no czyli tutaj wbrew pozorom niby jest przeznaczony dla dwóch osób do spania, ale spokojnie rodzinka się zmieści, jeżeli tutaj wypełnimy tą przestrzeń. Tak, to tak? Prawda, rzeczywiście mogą tutaj wyspać się i trzy osoby. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, samochód
przeznaczony jest dla dwóch osób, bo do jazdy, jeśli trzecia osoba będzie jechała motocyklem na tą naszą wyprawę, no to rzeczywiście damy radę ją przygarnąć tutaj na noc. Dobrze. Jasne mebelki, do tego ta jasna tapicerka. Rzeczywiście inny układ tutaj z przodu, tak. No bo i stół inaczej zamontowany, no różni się ten model od tamtego. O. Tak, stolik dla dwóch osób myślę, że w zupełności wystarczy. Myślę, że całkiem dużych rozmiarów ten stoliczek. Możemy tutaj mieć wersję manualną, niestety w tych samochodach 4x4, automaty będziemy mieli tylko w tych pojazdach jednoosiowych, o których wcześniej wspominałem, których się oczekujemy w trzecim, czwartym kwartale. Tutaj mamy wersję podstawową, jeśli chodzi o radio, opcjonalnie możemy klientom zamontować stacje multimedialne z dużym wyświetlaczem 9-calowym, z kamerą cofania, także zdecydowanie możemy podnieść tutaj standard tego samochodu. Dobrze, tutaj podobnie, kuchnia wygląda bardzo, bardzo podobnie. Tak, kuchnia ten sam układ. Tam wcześniej chyba nie pokazaliśmy lodówki. O właśnie, nie pokazaliśmy. Dometika. Myślę, że warto tutaj jedno ujęcie pokazać, ponieważ lodówkę potrafimy otwierać tak z jednej strony, jak i będąc na zewnątrz kampera z drugiej strony. Więc bardzo fajne drzwiczki. Bardzo, bardzo praktyczne. Dometik tak tym już zasłynął jakiś czas temu i to rozwiązanie się sprawdza. No a jeszcze przejdźmy tutaj do łazienki, bo łazienka, pomimo tego, że to jest camper van, to i tak jest duża, nie? Tak, tutaj mamy ten sam układ. Widzimy umywalka, składana umyweleczka, czyli rano powiedzmy korzystamy z umywalki, toaleta, oczywiście muszla obrotowa. Tak. A jeśli chcemy wziąć prysznic, potrafimy zabezpieczyć tę część, żeby jej nie chlapać i proszę zobaczyć, że naprawdę jest obszerna. Przestronny prysznic. Tak jest. Tutaj zamykamy roletką. No dobrze, bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Cena tego pojazdu? Tutaj również zaczynamy od 250 tysięcy netto, także myślę, że jest to bardzo atrakcyjna oferta, biorąc pod uwagę ceny naszych konkurentów. Staramy się tutaj to brać pod uwagę. Nie chcemy odstawać tutaj cenowo, więc mówię, zapraszamy serdecznie. Dobrze, i również ten pojazd będzie dostępny z napędem na jedną oś, tak? Tak, jak najbardziej. Te samochody będziemy mieli w wersji jednoosiowej. Dobrze. A zatem Karman Mobil, Dexter. 560, w różnej kolorystyce, bo jeszcze nie wspomnieliśmy o tym. Tutaj widzimy grafitowy samochód Iron Grey był wcześniej. Tutaj mamy Chrome Blue, tak zwany niebieski, to mamy Silver. Mamy jeszcze Diffused Silver, to będzie taki bardziej beżowy, jaśniutki kolorek. Będziemy mieli czarne kolory i Iron Grey taki grafitowy. Także gama jest dość spora tych samochodzików. Jeszcze, przepraszam, będą także kilka sztuk dostaniemy białych samochodów. Dobrze, ale czy one będą jeszcze, są jeszcze dostępne w tym sezonie? Tak, są jeszcze dostępne. Rzeczywiście mamy sporo tych samochodów zakontraktowanych przez klientów, ale większą ilość udało nam się zakontraktować na sezon 2022. Teraz jest taki czas, że akurat zjeżdżają, mogę powiedzieć, w większej ilości i także, że samochody są jak najbardziej dostępne. Dobrze, Jacku, dziękuję bardzo za prezentację. Dziękuję serdecznie.